Dzień dobry. Na dzisiejszych zajęciach chcę pokazać Państwu, jak możemy złożyć serwetki, dekorując stół na różne okazje. I takie pierwsze złożenie. Serwetka. Rozkładamy. Robimy bazę, trójkąt. Następnie jakby go składamy do wierzchołka boki. Jedna strona, druga strona. Odkładamy teraz do dołu, do wierzchołka. I następnie dolny róg zakładamy troszeczkę. Tu wyżej zakładamy. Teraz zwijamy do tyłu. Tu nam się takie jakby kieszonki zrobiły. Możemy sobie założyć. Odkładamy trójkącik. Chowając delikatnie to w kieszonkę. Następnie druga kieszonka. I już możemy, mamy piękną dekorację z serwetki. Możemy ją sobie umieścić na talerzyku. I tak to się prezentuje. Kolejna to będzie kieszonka na sztućce. Bierzemy serwetkę i bez rozkładania zakładamy troszeczkę jedną warstwę, następnie drugą warstwę. Obracamy. I składamy na bazę lody. Umieszczamy sobie w sztućce wiszące. I mamy kolejne złożenie. Dalej, może jeszcze jedna kieszonka. Podobnie bierzemy sobie następną jakąś serweteczkę i podobnie kieszonka. Zakładamy jedną warstwę i tą warstewkę, może za dużo założyłam, troszkę mniej. I tą warstewkę
zawijam. Do góry. Teraz biorę następną warstwę. I znowu zawijam na zakładkę. Odwracamy. I zakładamy sobie prawą i lewą stronę. Też możemy wsunąć jedno w drugie troszeczkę. Serwetki się nam tu rozwijają, ale jak włożymy sztućce, wtedy jest obciążenie i mamy kolejną kieszonkę. I ponownie sztućce. Jeden w jedną, drugi w drugą kieszonkę. I układamy sobie obok talerzyka. Umieszczamy pięknie. Mamy złożony. I podobna kieszonka, tylko złożenie troszeczkę później inne, więc ponownie bierzemy serwetkę. Już sobie wybierzemy jakąś serweteczkę. I podobnie jak przed chwilą, czyli pierwszą warstwę. Zakładamy trochę do góry. I zawijamy. Jeszcze troszkę mniej. Kolejną warstwę również zawiniemy. Czyli zakładamy róg do góry i zawijamy na zakładkę. I teraz odwracamy i składamy w ten sposób. Czyli na tą bazę szafę, tak zwaną. Jedna strona i druga strona. I mamy kolejną kieszonkę. Ponownie w sztućce. Jeden. Drugi. I mamy taką z kolei kieszonkę. Również piękna. I jeszcze jedna kieszonka. Tu możemy sobie wziąć jakąś serweteczkę. Rozkładamy tą serwetkę i teraz jak chcemy, żeby był wzór na wierzchu, a białe mamy z tyłu, to musimy tak złożyć na książeczkę. Odkładamy listwę do tyłu. Obracamy. I teraz do środka. Zawijamy środeczek dalej. I przenosimy lewą stronę na to wszystko. I również mamy kieszonkę. Proszę bardzo. Jest kieszonka. Już wspólnie w jednej kieszonce możemy ułożyć sztućce. Kolejną dekoracją
Możemy na przykład z okazji walentynek czy romantycznej kolacji możemy sobie złożyć serce. Czyli serwetkę w kształcie serca. Rozkładamy ją w ten sposób, następnie zginamy wzdłuż na połowę. Tu już mamy linię środkową, więc do tej linii unosimy prawą stronę i lewą stronę serwetki. Następnie do tego trójkąta zakładamy jedną stronę. Drugą zakładkę i drugą. Zmniejszamy je troszeczkę. I teraz już musimy nadać naszej serwetce kształt serca. A więc tu zaginamy jeden róg. Jak nam się uda, w zależności od tego, jakie mamy serwetki, ale powinno nam się udać, zaginamy i wpychamy go do środeczka. Następnie druga część. Zaginamy i wpychamy do środeczka. No i zostało nam tu założyć jeszcze te boki. Jeden bok. Kolejny. I mamy serce gotowe. Proszę bardzo. Serce na talerzu. Następnie możemy złożyć w kształcie takiej jakby choineczki. Potrzebujemy jakąś zieloną może serwetkę. I teraz musimy złożyć bazę trójkąt, a więc od linii środkowej przenosimy na trójkącik jedną, drugą stronę również składamy na trójkąt. Rozdzielamy sobie tutaj nasze listki. I mamy choineczkę. Taką jednostronną. Kolejne złożenie. To odłożymy na bok. Kolejne złożenie to będzie
Taki płomień. O, taka serwetka w kształcie takiego płomienia, wachlarza. A więc potrzebujemy serwetkę. Rozkładamy ją na jedną stronę i teraz do linii środkowej składamy trójkąty. Prawa strona. I lewa strona. Teraz na tych trójkątach musimy wykonać harmonijkę. Na jednej części i teraz na drugiej części. Mamy już po obu stronach harmonijki. I teraz zakładamy jedną stronę. I drugą stronę. Mniej więcej do takiej samej wysokości. Obracamy ją do tyłu. I ustawiamy. Odpowiednio. I mamy taki płomyczek. Także też pięknie się prezentuje na talerzyku w takim kształcie. Wybierajmy takie czasami sztywniejsze serwetki, bo te wiotkie są, tak nam się troszkę rozjeżdżają, bo to jest jednak tylko serwetka, tak? Ale możemy sobie z nią poradzić. Pięknie się prezentuje. Także polecam takie złożenie również. I kolejnym złożeniem to może wykonamy sobie
Choinkę. Taką prostą, zwykłą, dużą choinkę. A więc potrzebujemy do tego znowu serweteczki. Rozkładamy serwetkę całkowicie i składamy ją na bazę trójkąt. Wystarczy jedno złożenie przekątnej. Teraz składamy na bazę lody. Czyli do środeczka jedna strona i do środeczka druga strona. I to samo robimy po tej stronie, czyli do linii środkowej. Jedna strona i druga strona. Następnie składamy do góry. Ten róg składamy również do góry. Czyli róg do góry. Potem jeszcze raz złożenie do góry. I odginamy do dołu. Całość. I proszę popatrzeć, odwracam i mamy piękną choineczkę. Proste złożenie, a efektownie też wygląda na talerzu. No i jeszcze może kolejne złożenie, to może złożymy lilię. Czyli kolejną serweteczkę bierzemy. Skoro lilia, weźmy taką. Rozkładamy serwetkę. Teraz wszystkie cztery rogi składamy do środeczka. I jeszcze raz. Po tej samej stronie. Obracamy raz na drugą stronę i po tej stronie również zakładamy do środeczka.
Kiedy już mamy takie złożenie, to od spodu wyciągamy ten płatek na wierzch, robiąc taki listek. I tak ze wszystkimi czterema. Modelujemy sobie płateczki. Mam już cztery tu wymodelowane i sobie ułożymy na talerzyku, to jeszcze musimy oczywiście poprawić. I teraz te trójkąty od spodu, te spodnie trójkąty, również wyciągamy na wierzch. Delikatnie nadając kształt płatkom. Układamy sobie na talerzyku i mamy serwetkę w kształcie lilii. Też pięknie się prezentuje, jest efektowna. Złożenie efektowne, a wcale nie jest takie trudne. I kolejne złożenie, to już na pewno przyda się Państwu na stół wielkanocny. To złożymy sobie takiego zajączka. Tak się prezentuje nasz zajączek. Możemy go położyć, postawić. Czyli potrzebujemy serwetkę. Ja mam tu taką zieloną. Rozkładamy serwetkę. Po całości. I teraz dół zakładam troszkę ponad połowę. I górę na wierzch. Wzdłuż linii środkowej robię zakładki, tak jak do serca. Następnie zaginam do góry prawą stronę. Coś troszkę złożyłam. W ten sposób, czyli znowu do linii środkowej. Baza lody.
i następnie odginam do tyłu. Najlepiej jak ta serwetka jest jednak jednokolorowa, tyle nam nie wychodzi żaden inny kolor. Obracamy. Ten dolny róg zaginamy do góry. I składamy na połowę. Tutaj trzeba spiąć spinaczem, żeby nam zajączek ładnie się utrzymywał. O, i będziemy nadawać kształt. To są uszki, a więc musimy wymodelować uszki. Bierzemy zajączkowi. Tu jeszcze możemy sobie go spiąć jeszcze jednym spinaczem, żeby nam się tu nie rozjeżdżał, bo serwetka akurat ta jest duża. Albo tym jednym po prostu. Nadajemy kształt uszkom. Robimy pyszczek. I mamy zajączka. Usadzamy go na talerzyku, tak? W ten sposób. I mamy dwa piękne zajączki. Także złożenia serwetek są ciekawe. Możemy dopasować do uroczystości, do różnych okazji. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne warsztaty.